przechodzimy do kolejnego punktu. Bardzo bym prosił pana Piotra Wojciechowskiego w sprawie uchwały intencyjnej w sprawie przewozu śmieci. To jest generalnie uchwała intencyjna dotycząca obniżenia proponowanych kosztów zbiorowych miesięcy na terenie gminy. Dyskusja reprezentanta miasta Krakowa o obniżeniu proponowanych kosztów zbiorowych śmieci na terenie gminy Radyszyńskiej. Paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Proponowane ceny są znacząco zawyżone w stosunku do obecnie panujących i powodują bardzo duże niezadowolenie wśród mieszkańców dzielnicy oraz częste interwencje w radzie. Wnioskuję zatem o obniżenie proponowanych stawek. Dziękuję. Ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan. Nie, to był pierwszy. Stawki za śmieci, jakie nam przedstawił tutaj miesiąc temu wczoraj pan radny Wójtowicz, po prostu i do tego, co nam tu przedstawił, to się ma do rzeczywistości, no nie, co się ma. Stawki w sąsiednich gminach, na przykład w Wieliczce, jest tak, niesegregowane 13,50, segregowane 90. Wieliczka korzysta, o ile tam dobrze wiem, z Baryczy, no to jest MPO własność spółki miasta. Ja nie wiem, ta Michałowice, jak się nazywa? Głowoczów, te sąsiednie gminy, się nam sprawdzali, w granicach mają 10 zł. To, co po prostu na tutaj Rada Miasta zafundowała, to jest po prostu, to się odbije. Odbije się, to trochę do trwania zrobili, bo zrobili to na lipiec, gdzie ludzie są trochę z odjazda. Ale to i tak nikt nie minie, jak ludzie wrócą z urlopów i tak dalej. To po prostu będzie atak okropny na miasto. I tu na nas przy okazji. My musimy interweniować w tej sprawie. Bo to jest, no, skandaliczne są stawki. Okoliczne gminy mają w granicach 10 zł. To są. Proszę bardzo, proszę bardzo. Mieszkańcy Starachowej Żanowa, to znaczy pokazali, bo ja tego nie mam w tej chwili w ręce, listy tam jest, ja myślę, tam jest około 2000 podpisów i zapytali mnie na jakiej zasadzie, bo no przepraszam bardzo, to nie dlatego, że mi się w głowie przewróciło, tylko ludzie nie do końca kojarzą, prawda, czy radny miejski, czy radny wiejski, czy radny powiatowy to uchwalił. Więc, no więc oczywiście te, przepraszam, to nie jest woda, po prostu pomyje, wylewane są na głowę właśnie, no tych, co są najbliżej. Na przykład w sąsiednich Niepołomicach, w których byłam w sobotę, za dwie osoby 17 zł. Pytają mnie mieszkańcy Bieżanowa, dlaczego pierwsza osoba płaci 32 zł, a druga płaci 25, mniej więcej, mogła tutaj o grosze się pomylić. Czy ta pierwsza osoba to jest większym śmieciarzem? Czy, no po prostu tego typu pytania, na które ja nie... Nie, bo pewne śmieci są wspólne. Nie, no przepraszam, jest tak. Jeżeli jest gospodarstwo jednoosobowe, to kwota za śmieci segregowane jest 32 zł z grosza. 50. Za jedną osobę. 32,50. Tak. No, za dwie osoby jest 44 chyba 50, jeżeli się zasegregowane. Czyli no tak to wypada, prawda, że ta pierwsza osoba tam 30 ileś, druga. To nie o to chodzi, czy mnie się to podoba, czy nie, tylko że chciałem mnie na takie pytania odpowiedzieć. Ja też uważam, że no, jest to po prostu jakieś nieporozumienie. To się ma nijak do rzeczywistości wam. Jeszcze państwo zrobiliście, tu mówię do radnych miejskich, taką małą zagwozdkę. Ponieważ nas jest dwoje w domu, mieliśmy, a śmieci segregujemy od dawna, więc mieliśmy najmniejszy kosz, nie wiem ile on tam ma, taki niebieski, to najmniejszy, ale może... Nie, mniejszy. Nie mam mniejszy. A więc właśnie jest, ale nie o to chodzi. I mój mąż wyszedł z założenia, mówi, słuchaj, skoro i tak mamy płacić 45 zł miesięcznie, to weźmiemy sobie większy kosz. Okazuje się, że za kosze, o czym nie napisaliście państwo w tej informacji, właśnie, będzie się płacić dodatkowo. Tylko teraz jest kwestia, czy to będzie symboliczna złotówka, czy to będzie jeszcze jakiś wyższy paragraf. Złotówka. Miasto próbuje... A że nam płaca dziurę... Za dezynfekcję jeszcze tylko się... Tak, i za a teraz jeżeli przyjedzie ta firma, która tam, nie wiem, jakimś tam azotoksem czy innym DDT spryska, to żal, gdzie mi to wyleje? Bo ja nie mam opadówki, bo nie ma opadówki na Słucharskiego. To gdzie? Do ogródka? Na środek ulicy? Z gumy po prostu ta uchwała. No więc tak, najpierw ktoś wpadł na pomysł, czy został zmuszony, żeby tego typu w ogóle uchwałę wprowadzić, a teraz się zastanawia, jak to logistycznie rozwiązać. A rozwiązania mądrego nie ma i tutaj wydaje mi się, że rzeczywiście powinniśmy się zastanowić, no co z tą zagwozdką zrobić.
Przecież wiadomo jest, i to nie jest kąśliwa uwaga z kolei pod adresem państwa, z których no, większość zdaje się mieszka w bloku, nikt nie jest w stanie sprawdzić, czy śmieci w drogach będą segregowane. Oczywiście, ale nawet możliwości takiej. Nie ma możliwości. To nie jest żadna możliwość z mojej strony. No dokładnie, bo po prostu rzucam. Nie ma fizycznej możliwości, żeby to rzeczywiście załatwić z głową. Mają być wody na klatkach schodowych na każdym piętrze. Ekstra, szczególnie jak będzie upał też. Aha, czyli tak, uniemożliwimy bezdomnym spać na półpiętrze. Nie, bo na tym workach stoi. Poprawi się bezpieczeństwo. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nasz protestu to jakby się ta uchwała powinna być taka zdecydowana naprawdę. Jeszcze jedno zdanie, jeszcze można. A przepraszam bardzo, na jakiej zasadzie te kwestionariusze wyglądają tak, że każdy się ma wyspowiadać, kiedy był szczepiony na ospę, który numer butów nosi i czy jego dziadek należał do partii komunistycznej, czy był Chińczykiem? Bo potem będą teoretycznie, bo zdaje się, że praktycznie to z góry zostało zaklepane, że LTO ten przetarg wygra. Ale jeżeli nie, to jeszcze przez 50 innych firm przejdą te kwestionariusze. Ja myślałam, że to będzie wyglądało tak. Suchackiego 10 i Mieszka Matykiewicz, dwie osoby segregują śmieci albo nie. Koniec, kropka, do widzenia, prawda? Bo o to miało chodzić. Ani telefony, maile, cała reszta. Wszystko. Wszystko. Dokładnie. Ja się słyszałem, że uchwała Rady nas tak tylko została po części. Jeżeli nie słyszałem, mówię prawo, to nie było jakaś taka informacja, że komitet jest, który zamierza też uchwały do wojewody jako niezgodną. To co pan Wojciechowski tu mógł pierwszy tam odprowadzany osobowy, druga to pani rady też stawki czasami. Ale nie chodzi o wysokość stawek, bo tu wie pan, nie ma na to problem jest z rozliczeniem, tak, dyskryminuje się pewne grupy, no tam kilka, natomiast jeszcze jedna. Jest jeszcze jedna rzecz, która nam musi tak tej wiedzy, którą posiadam, a nie posiadam jakiejś wielkiej wiedzy, tutaj jak cząstkowo, bo na ten temat. Najpokojowe tłumaczenie pana prezesa NBO, który mówi najpierw, że wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe nie muszą rozliczać się od mieszkańców, już panu powiem, tylko od wywiezionych kontenerów, w związku z tym, że posiadają lokale użytkowe. Jest teraz pytanie, co się jest, jeżeli wspólnota nie posiada. Pan prezes, bo to są dokumenty, na jednym ze spotkań powiedział, że każda wspólnota posiada. Już odpowiem, jak argumentował, to każda wspólnota może napisać oświadczenie, że to oświadczenie będzie przyjmowane, że prawie każda wspólnota, może nie każda, prawie każda patronego słowa, prawie każda wspólnota posiada jakiś lokal użytkowy w postaci pomieszczenia pomieszczenia gospodarcze, które w związku z tym, że sprząta to firma zewnętrzna, jest możliwość naliczenia sobie tam opłaty symbolicznej, nawet złotówki zafakturowania na firmę zewnętrzną, że za dzierżawę tego lokalu jest złotówka. Ale nie, czyli to powinno być jednoznacznie prawnie zjedno. Ja odpowiadam, ja tego nie wiem, tylko mówię, słyszałem takie, natomiast potem słyszałem, że no wycofano się z tego, że lokal użytkowy to jest lokal, który ma przeznaczenie handlowe, biurowe i tak dalej. Według oświadczenia. Nie umiem tego powiedzieć. Tyle trzeba. Tak, pierwsza jest taka, że po prostu te stawki są za wysokie. Oni nas tu tak potraktowali, jakbyśmy byli zarabiali tak jak wóz zarabiają. Po 3000 euro można powiedzieć. Proszę bardzo, pani radna Fiałkowska. Ja to chciałam powiedzieć, chciałam powiedzieć tyle, że do 2020 roku należy wprowadzić, znaczy nie należy, to jest obowiązek wprowadzenia tych opłat segregacji śmieci, obowiązek wynikający z przepisów unijnych. Pierwsze w ogóle propozycje, które te deklaracje, które trzeba było wypełniać, były tak skomplikowane, że w ogóle nie było wiadomo, o co chodzi. PO te deklaracje po pierwsze uprościło. Natomiast stawki, które były proponowane, były znacznie większe. W Warszawie przegłosowali 80 zł od osoby. Dobrze, ale to jest ze względu na to, że im większe miasto, tym większy teren, tym większe firm, które muszą go obsługiwać. Natomiast to, jeżeli jest gospodarstwo jednoosobowe i ono znajduje się, znaczy dom, gdzie mieszka jedna osoba, do której jest dłuższy, większy dojazd, dlatego te stawki są wtedy 32 zł. Więc tutaj były różnego rodzaju tłumaczenia. Myśmy naprawdę prowadzili wiele rozmów. Ja nie chciałam zacząć w ogóle głosować, uważam, że jeszcze można te stawki obniżyć.
niestety nie dało się, bo jest powiedziane tak, że w zależności od tego, jak wyjdą przetargi, tak stawki będzie można obniżyć, ale dopiero 1 stycznia. Miasto jest podzielone w tej chwili na 7 sektorów, czyli 7 firm może wygrać przetarg. Nie jest powiedziane, że NPO, bo to jest tych 7 sektorów. Któryś z miast mniejszych, nie wiem, Boki czy Brzesku, czy Obajmienia, obliczyli ceny od ostatnich po 10 złotych. Natomiast firma, która wygra przetarg, ceny są na tyle niskie, że ona obsługuje praktycznie osoby po 5 złotych, czyli tam obniżenie będzie. To jest, można powiedzieć, program miasta rządów, który w tej chwili został wprowadzony. I druga sprawa jeszcze jest taka. Do tej pory mieszkańcy bloków płacili od gospodarstwa mniej więcej 8-9 złotych w całym mieście. Natomiast cały ciężar wywożenia śmieci spadał na mieszkańców domów jednorodzinnych, na które płaciło się od osoby średniej po 3 złotych. Więc te lata, które mieszkańcy domów nie płacili, bo panie, jeżeli 9 złotych jest, czy 8 było od rodziny, od całej rodziny, to naprawdę były te koszty nieadekwatne. To nie jest prawda. Nie jest prawda. Czyli ja powiem Państwu tak, tu nie ma jednego, znaczy powiem tak, nie ma jednego rozwiązania, bo tu radni się muszą zgodzić, że to zależy tylko i wyłącznie od części uczciwości osób mieszkających, zwłaszcza w blokach. Nie ma możliwości ani MPO, ani miasto zweryfikować faktycznej ilości osób mieszkających w poszczególnych domach. A zgodnie z deklaracją, jeżeli będzie mieszkać 5 osób, a złoży, że jedna spółdzielnia czy miasto musi naliczać takie opłaty, bo inaczej się tego no nie da. Na to są przepisy, prawda? Ja mówię, nie ma możliwości miasta. Miasto to prawda, chciałem, że proponuję tam jakieś rozwiązania do Sejmu, by mogło, nie wiem, kontrolować, ale nie bardzo sobie to wyobrażam. No, ja powiem na ten dobrze. Dokładnie, no i tu się mówią, ustawy będą na miarę. Nie ma możliwości zweryfikowania ilości osób. Ale to jest w jakiś sposób. Ale ta kwota zawsze istniała. Natomiast to będzie się otwierana na rzecz. Tutaj jest wypowiedzi to, co pan przewodniczący powiedział i prezesa MPO i całej reszty. Mówił pierwsze informował wszędzie wobec Konice, że dojazd, dociągnięcie koszy, czegoś tam, że to wszystko jest w ramach tej usługi. Natomiast ze wszystkiego się wycofał. Dodatkowo za dociągnięcie kosza, proszę bardzo, to mieszkańcy mają MPO gdzie podjedzie? Na Wielicko, mamy ciągnąć koszy na Wielicko na przykład, albo co? No bo to jest w usłudze wreszcie. Ja rozumiem, że podjeżdża pod nadrany śmietnikowo, bierze kosz, wyciąga i wyrzuca go. I za to już nie ma dodatkowej opłaty. A przepraszam, czy panowie mają jakieś porównanie do dużego miasta, bo tam widziałem, że panowie się dobrze przygotowali. No nie, do jakiegoś dużego miasta. Znaczy nie, bo ja pytałem tylko o dużych miastach, ale nie znam tych stawek. O Gliwicach i Bydgoszczy, a mianowicie w Gliwicach są już bodajże po przetargu. Ceny spadły o 30% z założenia. Niższe, natomiast niestety w Bydgoszczy są ceny wyższe, ale nie znam tych W Krakowie prawdopodobnie chodzi o to, żeby ukryć te kilka milionów turystów, które tu przyjeżdżają i po prostu śmietą tutaj. Czy to nie, tak nie tylko kilka milionów turystów, proszę pana, w Krakowie mówi się, że jest milion. I po prostu prawdopodobnie my musimy zapłacić. Pojedynczo, pan będzie rozkim na głowę, a potem pani jest. Dlaczego ukrywamy Karpidza, dlaczego mamy ukrywać studentów na 6000 raz, a dwa, dlaczego te spółki mają płacić za różne stawki, które potem teoretycznie mają być obniżone? Ale jeszcze jest jedno. Znaczy, panie, mówię, co, czy będą one obniżone tego? No, słyszałam o pomyśle za ślepienia wsypów,
Tak, bardzo mądre. Tak, ale co to za tym idzie, że mój wywóz śmieci jeszcze będzie droższy, ponieważ mi podnoszą koszty eksploatacji windy, bo ja będę musiała się od tego pierdolić. Ale nie tylko, bo trzeba myć pojemniki. No. Jeżeli weźmiesz sobie po jogurcie, gdzie jest aluminiowe wieczorek, trzeba odłożyć osobno, a to osobno. Pani Cina, nawet nie, to jest jedna rzecz, to co pani radna to mówi, ta tendencja z segregacją śmieci. No jest nieuchronna. No oczywiście jest problem, jak to zrobić, bo tego nie unikniemy. I tego niestety nie unikniemy, proszę Państwa. To nie jest złote właściwie. Tak. To jest wprowadzenia. Proszę bardzo, pan Dziok, pan nie ma. Tak. Dobrze, to głosujemy. Kto jest za przyjęciem uchwały? Jednogłośnie.